znajdujemy się w sali Wydziału Wzornictwa Architektury Wnętrz w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Trwają ostatnie przygotowania do realizacji statuetek, które zostaną wręczone laureatom poszczególnych konkursów w ramach Łódźian Fashion. Przy realizacji statuetek pracują trzy osoby. Jacek Mach, autor projektu i projektant wszystkich czterech statuetek, które zostaną wręczone w głównych konkursach Łódźian Fashion. Bogusław Szciu, który zaprojektował i przeniósł wizję Jacka Gmacha do technologii 3D i dzięki niemu z tyłu za mną te statuetki powstają. Trzecia osoba współpracująca przy tym projekcie to Jakub Kolec, który oprawi biżuteryjnie zaprojektowane statuetki. Finalnie powstał projekt dość nowoczesny w swojej formie. Nie jest to tradycyjny manekin nawiązujący do damskiego torsu. Prace nad statuetką trwały około tygodnia. Powstał manekin, który nawiązuje swoją formą do wrzeciona. Całość jest skomponowana z kilku różnych wielkości stożków. Statuetki, które zaprojektował Jacek Mach, zostały przetransponowane z jego szkiców do postaci modelu 3D z pomocą oprogramowania Rhinoceros i przy każdej z wersji statuetek opracowanie takiego modelu trwało około 5-6 godzin. Nagroda ta będzie wręczana w czterech konkursach, więc powstają finalnie cztery statuetki, które delikatnie różnią się detalem i kolorystyką.